Amerykańscy żołnierze wylądowali w Polsce. To dla nas zaszczyt, generał. Wojciech Marchwica, Obecność żołnierzy ZUSA świadczy o Solidarności we wsparciu krajów wschodniej flanki NATO. Pierwsi amerykańscy żołnierze z 82 dywizji powietrzno-desantowej USA wylądowali w podrzeszowskiej jasiące w niedzielę. Obecność spadochroniarzy amerykańskich świadczy o jedności. Solidarności i determinacji sojuszu do wsparcia krajów wschodniej flanki NATO, powiedział generał Brygadier Wojciech Marchwica. Nasz wkład oraz udzielone Polsce przez nasz kraj wsparcie są dowodem solidarności z naszymi sojusznikami w tym okresie niepewności, mówił z kolei dowódca 82. Dywizji generał Christopher Donahue. W niedzielę przed godziną 14 na lotnisku w Podrzeszowskiej Jasiące wylądowali amerykańscy żołnierze z 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej USA, którzy będą stacjonować w Polsce. W naszej opinii ta obecność spadochroniarzy amerykańskich świadczy o jedności i solidarności i determinacji sojuszu do wsparcia krajów wschodniej flanki NATO. Stanowi również znaczące wzmocnienie naszych sił, powiedział tuż po przylocie amerykańskich żołnierzy generał Brygadier Wojciech Marchwica Przypomniał, że planowane jest przybycie 1700 spadochroniarzy wszechstronnie wyposażonych, wyszkolonych i przygotowanych do prowadzenia różnego rodzaju działań. Dodał, że na terenie naszego kraju stacjonują już żołnierze amerykańscy, którzy wraz z nowo przybyłymi spadochroniarzami będą konsekwentnie realizować plan ćwiczeń i szkoleń. Ma to na celu doskonalenie współdziałania pomiędzy naszymi armiami, wskazał marchwica. To dla nas zaszczyt pracować ramię w ramię z Polakami. Jesteśmy wdzięczni naszym polskim sojusznikom za zaproszenie, hojność oraz ciepłe przyjęcie. Wasze zaangażowanie w udzielanie wsparcia naszym spadochroniarzom jest najlepszym przykładem żelaznego sojuszu pomiędzy naszymi narodami, powiedział generał Christopher Donahue po przelocie do Rzeszowa. Oddziały 82 Dywizji Powietrzno-Desantowej otrzymały rozkaz przemieszczenia do Polski w celu wzmocnienia sojuszniczej gotowości i interoperacyjności we wszystkich domenach oraz jeśli zajdzie taka potrzeba obrony sojuszu NATO. Jest to kontynuacja ścisłej współpracy z naszymi polskimi sojusznikami. Oba nasze narody uczestniczą w wielu corocznych ćwiczeniach, takich jak Swift Response. Ostatnie takie ćwiczenia odbyły się w maju 2021 roku, dodał. Nasz wkład oraz udzielone Polsce przez nasz kraj wsparcie są dowodem solidarności z naszymi sojusznikami w tym okresie niepewności. Razem jesteśmy gotowi. Decyzja o wysłaniu żołnierzy do Polski jest racjonalnym posunięciem, które służy realizacji wspólnego celu, jakim jest zapobieganie wojnie, obrona oraz ochrona naszych sojuszników, podkreślił Donachue. To dla nas zaszczyt pracować ramię w ramię z Polakami, zaznaczył dowódca 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej USA.